Niemiecka grupa Gearing ma ponad 70 oddziałów na całym świecie. Otwarta w Jesionce spółka to najmłodsze dziecko w tej grupie. Docelowo ma tu pracować 45 osób. Na razie zatrudnienie znalazło 20 specjalistów. Część na zasadzie porozumienia przeniosła się z rzeszowskiej WSK. Część pracowników jest jak gdyby, no nawet sami chcieli przejść, bo warunki są naprawdę dobre i tak socjalne, i warunki finansowe również. Pracuje się bardzo dobrze, jesteśmy na nowym miejscu, ale się przystosowaliśmy już, wszystko jest w porządku. W fabryce są produkowane specjalistyczne narzędzia dla branży lotniczej. Powstała w Jasionce ze względu na bliskość firm z Doliny Lotniczej. Inwestycja kosztowała ponad 5 milionów złotych. Docelowy plan inwestycyjny na chwilę obecną to jest 45 milionów złotych. Czy zostanie zrealizowany, kiedy zostanie zrealizowany, pokaże nam rozwój współpracy z firmami sektora lotniczego lub ogólnie z firmami lokalnymi tutaj. Gearing Aviation zaczyna swoją działalność w inkubatorze technologicznym Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Niemiecka firma będzie jedną z 40 w nim działających, a chętnych ciągle przybywa. Zbudowaliśmy kolejną halę, to w tym roku roboty budowlane zostały zakończone, halę numer 4. Również rozbudowaliśmy o połowę halę numer 2, także to również pojawiły się dodatkowe miejsca produkcyjne i muszę powiedzieć, że już w trakcie budowy firmy występowały z prośbą o rezerwację powierzchni tych hal. Zgodnie z ideą działania inkubatora, przedsiębiorcy stawiający pierwsze kroki na lokalnym rynku mają zapewnione wsparcie ekspertów i dostęp do specjalistycznych badań i analiz. Mają też do dyspozycji zaplecze socjalne i techniczne, a w pierwszych 3 latach mogą liczyć na niższy czynsz.